Siedź. No jaka grubsza, nie? No. Troszkę zwiększyłem grunt i większe troszkę. No dobra, wyjmę siatkę. O, jest trochę. Patrzcie ile płotek. Pięknie. Pięknie połowiony. Witam serdecznie na kanale Primanki. Dzisiaj jestem nad wodą. Piękna pogoda, słoneczko. Przyjechałem sobie nad rzeczkę, na spławiczek, podłubać troszeczkę, może jakieś płotki, może jakiś leszczyk wejdzie, może jazik, ukleja. No ciężko powiedzieć, bo dawno tutaj nie byłem, ale przyjechałem sobie porzucać, popróbować. Sama przyjemność. Dawno już nie byłem tutaj na tej rzeczce, także przyjemnie tutaj wrócić. Wspomnienia wracają, bo ja tutaj za dzieciaka masę czasu spędzałem, łowiłem tutaj. Także sama przyjemność, że już tutaj jestem. Sprzęt sobie rozłożyłem, zaraz zanęcę. A czy będzie jakaś ryba, czy nie będzie, zobaczcie sami. No zobaczcie, zanęta standardowo, to co poprzednio, to tym razem jest to samo, oczywiście mam ciasto świeże sobie zrobiłem, czerwone i pinkę, zanęta to samo, z tą samą ziemią, już przygotowana, żeby nie trzeba było nad wodą szykować, tylko tak, będzie mała zmiana, bo patrzcie co mam, jakie piękne gnojaczki nakopałem, potnę je, dodam do zanęty. Dodam też pinkę na bogato. Tutaj albo będzie dobrze, albo będzie w ogóle bida, bo nie ma ryby. Ale powinno sobie być. Gnojaczki, zapaszek dadzą piękny zanęcie. Chociaż tak już zapach dałem, bo dałem kolendry. Liczę na jakieś leszczyki może. A płotka też kolendrę lubi. Dobra, całość od razu dodaję. Odrobinę pinki też dodam, niech sobie będzie zanęcie. Przemieszam dobrze i będę dodawał po trochu bentonitu i wiązał tą zanętę. Takie kule fajne wychodzą. No i dobra, jak widzicie, rzeczka wąziutka. Dlatego zanęcę na raz więcej i później nie będę chciał za bardzo donęcać, żeby nie płoszyć ich. Patrzcie, jakie mam wiaderko profesjonal. No to nie jest zwykłe taki paździerz, tylko od elewacyjnej, takie mocniejsze, fajne. Kurczaki. Kawałeczek ciasta w rękę. Zestaw mam wygruntowany, już wygruntowałem sobie, przygotowałem się. Tylko zarzucać i łowić. No zobaczymy, co tu będzie. Łowię na takiego bacika piąteczkę. Krótki, bo to mała rzeczka. No i już jest pierwsza rybka. No, ale chodzi na baciku delikatnym. No, piękna płotka. Zobaczcie.
Piękna płoteczka. Jest i kolejna. Ale zabawa. Bardzo fajna. Na ciasto. No ciekawe, czy leszczyki wejdą. Tego jestem najbardziej ciekaw. No jest kolejna. Fajniutka. Trochę mi się niewygodnie tu siedzi, bo na takiej skarpie trochę siedzę. Ale rybki biorą. Nie ma co narzekać. Jest kolejna. Jakie branie pewne, fajne. Fajne pewne branie było. No, spójrzcie, jaka fajniutka płotka. A branie było kolejne, ale trochę chyba za szybko wcięłem. Jest kolejna. Jedna w jedną, takie same fajne. No, zobaczcie, jedna w jedną. Siedzi. Kolejna też płoteczka. Zobaczcie, jak to ciasto się haczyka trzyma. Jedną rybę wyjęłem, jeszcze na drugą na haczyku starczy. Jest kolejna. O, ta już fajniejsza. O, ta już fajna, naprawdę. Gdzie uciekasz? Zobaczcie, ta już taka elegancka. Następna, ale zabawa piękna. Siedzi kolejna. Jeszcze się napiję i próbuję dalej. Soczek malinowy z wodą kranową. Najsmaczniejszy. No i dobra. Próbuję dalej.
Siedzi kolejna. Ale walczy fajnie. Ależ walka. Człowiek zapomniał, co to jest, bo cały czas tylko spinning, a na płoteczki, na spławiczek luks, sama przyjemność tak przyjechać sobie. Siedzi, o, to może ciutka większa będzie, ale chodzi. Fajne, normalne płotki takie, puszcza, normalne płotki. I wyobraźcie sobie, że żywej duszy. No było dwóch wędkarzy, jeden przysiadł się koło mnie, posiedzieliśmy chwilę, pogadaliśmy. Drugi wędkarz nachodzonego łowi, a tak to nie ma ludzi. Dla mnie to też takie dziwne trochę, bo o, następne. Bo wszyscy teraz się wzięli za spinning tylko i nie widać tak ludzi na spławik, jakieś pederki jeszcze tak. Ale na spławik już mało kto tak łowi. A to przecież sama radocha, sama przyjemność, super sprawa. No i fajna płotka. Fajna płoteczka. Siedź. No ta już ciut większa. Teraz trzeba małą przerwę w łowieniu sobie zrobić, bo nagotowałem sobie jajeczek. Wziąłem sobie jeszcze do tego na smaczka trochę salami. No to trzeba zjeść śniadanie. No, świeże jajka, nie chcą się obierać. Wczoraj zbierałem, no to to świeżutkie. Obierają się. Śniadanko i łowię dalej. No dobra, śniadanko zjadłem. To jeszcze zrobię małą dogrywkę i wracam, bo też tak czasu nie mam za długo. Człowiek by posiedział, ale będzie trzeba wracać. Siedzi. Siedzi, oj, taka lepsza. O, fajniejsza. O, ładna płotka. Spadła. Ale była fajna już. Naprawdę fajna ryba.
Siedzi. A trzeba było dać wyczekać, wyczekać troszeczkę. Siedzi. No, też fajniejsza. No, spadła. No dobra, to by było na tyle, ale jeszcze pokażę wam, bo często pytacie mnie na co łowię i tak dalej. To jest bacik 5 metrów York Carbonero, 5-metrowy, pole 5 metrów. I już wam pokażę tak. Spławiczek gramowy, to jest gramowy spławik, to jest gramowy spławik Trabucco. Obciążenie główne to jest taka oliwka przystopowana dwoma śrucinkami. Później dalej jest jedna śrucinka malutka sygnalizująca, przypon i haczyk. Cały zestaw, nic skomplikowanego. Żyłka bodajże 16 główna, a 10 przypon. No dobra, wystarczy. Zaraz zobaczymy ryby. Zaraz zobaczymy, co tu pływa w siatce. Jest tego trochę. Zaraz wyciągam, jeszcze nie wyciągałem siatki. I zaraz zobaczymy. No dobra, wyjmę siatkę. O, jest trochę. Spójrzcie. Patrzcie, ile płotek. Pięknie. Pięknie połowione. Spójrzcie, ile płotek. Pięknie połowione. I to takie same przyzwoite, fajne rybki. Zobaczcie. Piękna sprawa. Takie łowienie. O, ciężka siatka. A siatka ciężka się zrobiła. No słuchajcie, czego chcieć więcej? Pogoda dopisała. Ryby dopisały jak najbardziej, brały pięknie. Czego chcieć więcej? Super czysty relaks nad wodą. Piękna sprawa. Tego mi było trzeba, żeby sobie połowić, wyłowić się w końcu. Także jestem bardzo zadowolony. Tak jak widzicie, uśmiech nie schodzi mi z twarzy. Ale niestety muszę już kończyć, będę wracał. Jak film się podobał, dajcie łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie. Jak chcecie więcej filmów o łowieniu na spławik czy na grunt, piszcie w komentarzach, na pewno będzie tego więcej, bo mi się to super podoba, także takie łowienie mi też odpowiada. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.